Program został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry, kochani! Monix w podróży na Mazowszu tym razem. A jestem w Sierpcu, 120 km od Warszawy. Niedaleko znajduje się Muzeum Wsi Mazowieckiej. Tutaj za mną jest piękny obiekt, nowoczesny hotel Skansen w Sierpcu. A w środku mamy piękne, niesamowite spa, które nazywa się Harmonia. Zapraszam Was bardzo serdecznie, chodźcie ze mną na Monix w podróży na Mazowszu, nowy cykl. Jesteśmy z drugiej strony hotelu w pięknych okolicznościach przyrody, bo tu jest wszędzie dookoła las sosnowy i nie tylko. Jesteśmy na 54 hektarach, które należą do Skansenu w Sierpcu. I jest ze mną pani Magda Gancerz, która tu jest specjalistą marketingowym. Witam cię serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Monix z podróży na Mazowszu jest w pięknym miejscu. Opowiedz mi proszę, od kiedy ten hotel istnieje? Jesteśmy tak naprawdę nowym hotelem, ponieważ w październiku będziemy obchodzić trzecie urodziny. Trzecie, więc jesteśmy nowym obiektem, które jest centrum tak naprawdę zarówno konferencyjnym, jak i rekreacyjnym, czyli szeroko rozumiana i nauka, i rekreacja. Rekreacja, czyli to, co dzisiaj rano, bo wschodzi słońce, słuchajcie, wstałam o 5 rano, żeby tutaj w jacuzzi się pluskać i pić pyszne smoothie, zielone z pietruszki. Teraz mam inne w kolorze bordowym, więc pewnie są jeżyny i jagody. I zażywałam też kąpieli w mleku, jak Kleopatra. Czuję się wyśmienicie, wypoczęta i mogę za chwilę już z Wami pójść tutaj obok do Skansenu, żeby pokazać, jak to kiedyś na polskiej wsi bywało. Polecałabym nasze kąpiele w piwie, winie lub kozim mleku, czyli to, z czego już korzystałaś. Jest to zabieg bardzo relaksujący, bardzo przyjemny, no i nietypowy. Tak naprawdę mało popularny w Polsce, jesteśmy jednym z niewielu obiektów, które mogą... To prawda, się zrelaksowałam nieprawdopodobnie, pijąc lampkę wina wędrownego, a potem... Potem możemy Można odpoczywać tak. na sianie. Co się ono powoduje? Ma fantastyczne właściwości zdrowotne, no i oczywiście dla naszej skóry, czyli tutaj to jest taki powrót trochę do tych korzeni wiejskich. Widać, nie? Lepiej jakoś. Tak. Lepiej. Odżywia skórę, więc to świetnie działa tak naprawdę jako zabieg taki regenerujący. No i poprawia oczywiście samopoczucie. Co tu się tak dymi? A, ten mój ulubiony tatar. Jednak dziękuję. Szef kuchni mi podaje osobiście. Dziękuję. To jest dym jaki? Dym olchowy. Dym olchowy, kochani. To jest pyszny tatar z prawdziwej, świeżej polędwicy wołowej. Żółteczko i wszystkie dodatki. Tu mamy gęsinę, bo jesień za pasem, że tak powiem, więc już jemy tradycyjne, jesienne dania. I tutaj chłodnik z botwiny, który jest tradycyjną polską zupą na letnie wieczory czy letnie południa. Kochani, ja jem tego swojego tatera, bo już się nie mogę doczekać. To jest jeszcze pyszna gałka lodów chrzanowych, bo mi szef kuchni Paweł wspominał, że tak będzie podane. Szybko skonsumujemy z Magdą. Ci dziękuję za zaproszenie i uwaga! W programie Monix z podróży na Mazowszu są zawsze niespodzianki. Zapraszam na mojego bloga monixtv.com, na mojego fanpage'a Monix w podróży i Instagrama. A co możecie wygrać? Patrzcie. Raz, dwa i trzy. Trzy podwójne vouchery, by przyjechać tutaj. Co trzeba zrobić? Przeczytacie o tym już i na blogu, i na Instagramie, i na moim fanpage'u. Kto będzie miał szczęście, ja nie wiem, ale zapraszam. Panie dyrektorze, jesteśmy w urokliwym miejscu, 54-hektarowym Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Jest to skansen, który ma bardzo dużo chat wsi polskiej z XVIII wieku, prawda? Można zobaczyć przekrój mazowieckiej wsi, szczególnie tu Mazowsza Starego, jak wyglądały zagrody z danego okresu, w zależności od okresu, ale jednocześnie statusu społecznego, jak to wyglądało w biednych chałupach, bogatych, zamożnych. I nasze, bo są też dworki. I są dwa dworki. Tak, jeden jest starszy, drugi z lat 30. jest ekspozycja, a ten sięgający powstania
chociażby styczniowego, ten drugi dworek z uliczek Zawadzkich, jak taką robimy ekspozycję, które są dworkiem oryginalnym. Jeżeli chodzi również o zagrody, to mamy otworzone w tej chwili wieś tak zwaną rzędówkę, że do niej prostopadle są pola, tak jak to było kiedyś, co, jak mówimy, Kargul z Pawlakiem się kłócili o tą miedzę. No tak sobie można też wyobrazić. No tak, że... tak, bo pan tu dyrektor nawiązał do Kargula i Pawlaka ze słynnego polskiego filmu, bo tutaj, kochani, zostało zrealizowane kilka kultowych polskich filmów, bo i Ogniem i Mieczem, Pan Tadeusz. Nasza ekspozycja muzeum się zmienia w zależności od pór roku. I to tak jak dawna polska wieś mazowiecka żyła, że mamy pokaz w okresie Bożego Narodzenia, czyli od początku grudnia do końca lutego ekspozycję bożonarodzeniową, że można zobaczyć, jak wyglądało Boże Narodzenie u bogatych, u średnio zamożnych gospodarzy, jak wyglądała Wigilia również u biednych, bogatych czy we dworze. W każdą niedzielę od maja do końca września są pokazy różnych zawodów, różnych czynności. Kowala. Kowal, tkaczka, tkaczka, szewc, przygrywa. Wyplatałam koszyki. No właśnie, także tu każdy może, tutaj każdy popróbować swoich umiejętności, podpatrzeć, pochwalić się. Tak jak powiedziałem, uczestniczy w tych wszystkich zajęciach, jeżeli by chciał. Też są zajęcia edukacyjne, gdzie też pokazujemy, szczególnie się cieszy taka lekcja, jak chociażby wyrób masła, gdzie można zobaczyć, ale niektórzy mogą również posmakować. Następnym razem będę wyrabiała tutaj masło. Pobyt jest całodniowy, czyli można kilkakrotnie wejść do muzeum, iść do tej drugiej strefy tak zwanej odpoczynku i znowu wrócić, bo czasami może się wydawać za długo zwiedzanie. Od stycznia do stycznia cały rok jest czynny. W niedzielę od maja do września są pokazy różnych zawodów. Tak. I możecie przyjechać ze swoim jedzeniem, możecie przyjechać i tutaj coś zjeść tradycyjnego, regionalnego, polskiego, mazowieckiego, bo jesteśmy na Mazowszu. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za zaproszenie programu mojego Monik z podróży na Mazowszu. Ja myślę, że będzie bardzo dużo turystów, gwarantuję. Ja również pani dziękuję i myślę, że to, co jest na ekranie, a co jest w rzeczywistości, to chyba jest jednak lepiej zobaczyć na własne oczy niż w programie. Chociaż ten program jest bardzo fajny, ale jakby nie było, zobaczmy to na żywo i uczestniczmy w tych wszystkich programach, o których państwu mówiliśmy. Jestem na rynku w Płocku. Dzieli mnie od sierpca 30 minut drogi samochodem, a rozpoczyna się dzisiaj festiwal Wistula Folk. Przyjeżdżają zespoły z całego świata, bo Płock jest bardzo, bardzo muzycznym miastem. Ale też Płock to miasto secesji polskiej. Tak też zapraszam Was, zobaczycie ze mną Płock. Kochani, żeby zwiedzić Płock, należy mieć taki oto paszport, płocki paszport turystyczny. A taki paszport zdobędziecie na prawo od ratusza, tuż za mną jest Płocka Organizacja Turystyczna. Miasto Płock ma świetnych przewodników i tak jeden z nich mnie oprowadzi po Płocku, także razem ze mną zobaczycie to urokliwe, folklorystyczne dzisiaj miasto. Zapraszam. Cześć, witam cię serdecznie. Dzisiaj wyjątkowo ty przyjechałaś do Płocka, ale cały świat jest z nami. Zobacz, co się dzieje. No jestem za to zachwycona. Michał Stańczak jest z nami, także mnie miło oprowadzi po Płocku. Chęcią. A wy ze mną, kochani państwo, zobaczycie, jaki ten Płock jest urokliwy. I wyjątkowy. I wyjątkowy. To chodźmy. Idziemy. Podróży jest w Płocku, przypominam, a za mną jest malownicza Wisła, która jest od rynku zaledwie parę kroków. I za to jakie widoki, popatrz. I jakie widoki, zobaczcie zresztą. Jesteś w jedynym miejscu w Polsce, gdzie z 50-metrowej skarpy możesz podziwiać przepiękne widoki na Wisłę i to najszerszą w swoim biegu. Właśnie tu w Płocku zaczyna się największy sztuczny zbiornik w naszym kraju. 50 km ciągnie się aż w stronę Włocławka i tu możesz zobaczyć przepiękną, szeroką Wisłę i zrobić sobie zdjęcie przy zachodzie słońca jak nad morzem. Ile czasu potrzebujemy, by zwiedzić całe Stare Miasto, czyli te najsłynniejsze muzea,
bo i secesji, i Muzeum Żydów Mazowieckich, i... Muzeum Diecezjalne, Muzeum katedra. Co Muzeum Diecezjalnym tak. Zobaczymy? Muzeum Diecezjalnym, no, najstarsza w całości zachowana polska korona. Z czasów Piastów. Również kielich ufundowany przez Konrada Mazowieckiego. XII-wieczna Biblia Płocka. Tu są niesamowite skarby schowane w Muzeum Diecezjalnym. A w Muzeum Secesyjnym? A, secesja, moja droga. Jeżeli byś chciała zobaczyć najlepsze zbiory secesji w tej części Europy, to tylko w Płocku. Oczywiście, że tak. Najbliższe takie muzeum znajdziesz w Wiedniu. Zdecydowanie bliżej, kochani, jest do Płocka niż do Wiednia. Także przyjeżdżajcie nie tylko do Muzeum Secesji, a Muzeum Żydów Mazowieckich? Nowoczesna placówka, zupełnie inna niż typowe muzea, bo Żydzi w Płocku byli od dawna. Od wyobraź niemalże. Sobie, tak, wyobraź sobie, że w akcie lokacyjnym Płocka z XIII wieku już wspomniana jest studnia żydowska. Także Żydzi byli tutaj od dawna, aż do czasów II wojny światowej. Tutaj jesteśmy na Wzgórzu Tumskim, bo w okolicy jest zamek i katedra, prawda? Pozostałości Zamku Książąt Mazowieckich i katedra, no w której pochowani są władcy Polski, bo Płock był stolicą naszego kraju. Mamy również najstarszą w Polsce szkołę średnią. A, no właśnie, najstarsza szkoła, liceum, prawda? W tej chwili liceum, tak. W tej tak, chwili liceum, ale ta szkoła ma lat... od XII wieku, ponad 800. Wyobrażacie sobie, że tutaj jest taka szkoła średnia, w której wiem, słyszałam, czytałam, uczyli się Tony Halik. Owszem. Pan premier Tadeusz Mazowiecki. Bardzo dobrze. I pamiętam, że jeszcze z dywizjonu 303... Jan Zumbach, oczywiście, Zumbach. No że właśnie, tak. Dywizjon 303 w tej chwili wchodzi na... Takie osobistości okończyły tutejszą szkołę średnią. Dalej szkoła... Szkoła w dalszym ciągu funkcjonuje. Szkoła z bardzo dobrymi osiągnięciami. Prestiżowa, Alma Mater, Plocenzes. Wszystkie szkoły płockie powstały właśnie z Małchowianki. Mała Chowianka, w której za chwilę będziecie i poznacie mojego następnego gościa. Ja też zapraszam Was serdecznie na zwiedzenie dalsze Płocka. Tobie, Michał, no nie wiem, czy chcę dziękować, ale nie mam wyjścia, muszę biec dalej, no bo Monik z podróży cały czas po Mazowszu musi pokazywać, zwiedzać i zapraszać telewidzów do właśnie zwiedzania tej pięknej okolicy. Także dzięki, Michał. Dzięki serdeczne. Jesteśmy w auli Liceum Małachowianka, które ukończyły sławne osoby, a jedną sławną osobą jest właśnie Iza Stylmańska. Witam Cię, Iza. Bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłaś do Płocka. Ja specjalnie praktycznie dla Ciebie tutaj przyjechałam, ale też nie tylko. Oczywiście chciałam, żeby telewidzowie poznali bardziej Płock i jak najwięcej turystów właśnie. Ty się zajmujesz promocją w Urzędzie Marszałkowskim. Widzę, że całe Mazowsze, bo Urzędzie Marszałkowskim Mazowieckim się bardzo rozwija. Ja jestem katowiczanką mieszkającą 5 lat w Warszawie i jestem zachwycona Mazowszem, które między innymi dzięki Tobie poznaję. Bardzo serdecznie dziękuję i się cieszę, że jesteś na Mazowszu i poznajesz i w ogóle jesteś zachwycona Mazowszem. To jest 20 lat pracy tak naprawdę. Tak. 20 lat samorząd województwa, jak każdy inny samorząd wojewódzki na terenie Polski obchodzi w tym roku. Cieszę się, że mogę Ci pokazać w ogóle szkołę, gdzie wiele się nauczyłam, ale przede wszystkim ta szkoła mi dała taką podstawę do mówienia tego, co myślę i do jakby maszerowania do przodu, nie patrzenia się za siebie, tylko faktycznie walkę o to, co bym chciała osiągnąć. I Mazowsze się rozwija. I chociażby jeżeli popatrzymy na tę aulę, na której jesteśmy, to ta aula w czasach, kiedy ja chodziłam, wyglądała zupełnie inaczej. To znaczy? To znaczy, były same białe ściany. I o ile trudno jest teraz w to uwierzyć... Trudno w to uwierzyć. To faktycznie były same białe ściany i było zupełnie inaczej zorganizowana ta sala. Mhm. Natomiast to, co widzimy obecnie na tych ścianach, to są autentyczne polichromie. Oczywiście w niektórych miejscach są odnowione. Odnowione. Jedyne, co już tu jakby świeżym, to jest sufit, ponieważ trzeba było wymienić cały sufit, ale jest odtworzony faktycznie polichromia ta, która była na autentycznie. Bardzo mi się podoba rynaczek, który jest też urokliwy. No i przede wszystkim ta Wisła, która przyciąga masę turystów i niesamowitych festiwali. Ja niedawno byłam na Audio River, jest to międzynarodowy festiwal muzyki elektronicznej. Dzisiaj jest festiwal folklorystyczny, również międzynarodowy. Chcemy, żeby czy to na południu, czy to na północy były takie perełki, gdzie możemy przyciągnąć turystów, po to, żeby wyciągnąć turystów z Warszawy, która za chwilę każda stolica europejska może zacząć się
dusić, ale żeby ci turyści, którzy przyjadą do Warszawy, żeby mieli też inną ofertę i mogli chociażby wyjechać do Płocka, do Radomia, pamiętajmy, Siedlce. Będę też oczywiście w Warszawie, bo bez Warszawy Mazowsza by nie było, także następny odcinek to Warszawa. Zapraszam Was bardzo serdecznie, a Tobie za serdecznie dziękuję. Ja dziękuję. Za spotkanie, za rozmowę. I zapraszam dalej do odkrywania Płocka i Mazowsza. Odkrywamy Mazowsze, kochani, bo jest co zwiedzać. I niestety dzień dobiegł końca. Mam nadzieję, że i Sierpc, i Płock bardzo Wam się spodobały i że będziecie do tych miast przyjeżdżali. Monik z podróży na Mazowszu już niebawem w następnym mieście w Warszawie i w innych. Zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia. Pa, pa! Odwiedzajcie mnie oczywiście na blogu www.moniktv.com. Pa!